Kurwa, ratunku, ratunku, masakra. Już dziś myłem odbyt, nie jestem gotowy na takie wyzwania. Co się drzesz do chuja, Wacława? Ktoś ci odgryzł kutafona? Noż, ja pierdolę, panie władzo, kurwa, Grek wysłał mnie do miasta i powiedział: słuchaj, pierdolony mutancie, masz zajebać z portu beczkę rumu i przytaszczyć ją do nas, a po drodze poszukaj mózgu i weź się wymyj, bo jebiesz jak sperma bąkojada. No to przyszedłem tutaj po beczkę rumu, a na tamtych beczkach rumu pisze beczka z rumem, i to jest takie straszne. Ło kurwa, to trzeba zbadać. Od razu wszczynam śledztwo. Chwila. Grega? Tak, panie kurwa władzo, chodzi o mojego szefa Grega, jest on kapitanem piratów, najbardziej poszukiwanym rzezimieszkiem w Korinis i postrachem wód, mordercą dzieci i gwałcicielem kobiet, za którego strażnicy wyznaczyli nagrodę w wysokości 5 bilionów świńskich pęcherzy i sami szukają go od 4 lat, ale nie mogę panu tego powiedzieć, więc wypierdalam. Dobra, to chuj, spróbuję szczęścia kiedy indziej. Bywaj, obywatelu, tylko pamiętaj, że w mieście panuje ogólny chaos, wojna domowa i pogrom. Ale straż trzyma rękę na pulsie. Już wkrótce Lord Andre znajdzie człowieka odpowiedzialnego za kradzież marchewki, a wkrótce znów zapanuje ład i dobrobyt, więc nie musisz się martwić. Niech żyje król. Ten pierdolony wyzyskiwacz. No to chuj, pójdę zapierdolić nieco rumu do karczmy pod wezwaniem świętego Józefa. I wtedy ja do niego, mogę ci dać dupy, ale co ja powiem mężowi, a on do mnie, to ja jestem twoim mężem, świński ryju. Hej ty frajerze. Chcesz poruchać staro oma? Wiedz, że każdo oma jedzie bez kondoma. Spierdalaj kurwa. Ej no weź. Mamy tu specjalny okaz. Jedna babcia jest kolekcjonerką nasienia. Wszyscy w nią walą, a ona to magazynuje jak chomiczek. Tylko że przez to z pochwy wyrastają jej paprotki i ma owłosione zęby. Strauchę ma, kupa wychodzi jej piętami. A idź spierdalaj. No wiesz? Jesteś bardzo niemiłym cwelem. Myślisz, że kocham moją pracę? Nienawidzę jej. Muszę tu stać jak kołek cały dzień. Dzieci rzucają we mnie starymi pornolami i zużytymi kondomami. Na obiad dostaję majtkami w pysk. Muszę oddawać się w naturze zdegenerowanym, zapijaczonym menerom, a do tego moje ubranie już całe capi spermą i jest takie twarde i niewygodne od zaschniętej spermy. A idź kurwa. Podobno w mieście jest pogrom. Pogrom? Co ty pieprzysz, spójrz na przykład na tą szczęśliwą parę. Jestem w ciąży. Giniesz, mato. Zajebie gościa, który wymyślił alimenty. Rzeczywiście krajobraz tego miasta maluje mi się w barwnych kolorach. Dzieci ćpią narkotyki i uprawiają seks, w burdelu pracują stuletnie babcie. Straż morduje obywateli, połowa miasta została wymordowana albo zgwałcona. Przekonałeś mnie. Idę wziąć się zajebać troszkę rumu dla kurwa Grega. Ło kurwa. Ale faza. Ej, to ty jesteś naszym wybawicielem? Jakim znowu wybawicielem? Miałem wizję zesłaną przez wielki czerwony garnek zupy ogórkowej, że wielki piesek trójkątny z podkuloną trąbką, skakającego po drzewkach i syczącego jak wąż, wyzwoli lud hebrajski spod niewoli egipskiej i przejdziemy przez wielkie pola kwiatków. Nie jestem żadnym kurwa wybawicielem, jestem piratem. Hehe, a ja jestem druidem i walę z różdżki. Tak, to ja, zapalony gracz Tibli. Ta gra odmieniła moje życie. Byłem wtedy zjarany w chuj. Przez ten występ w telewizji rodzice wygnali mnie z domu. Po roku oddawania się w naturze pod mostem postanowiłem zostać przydrożną dziwką. Moje życie jest w końcu kompletne. Za pieniądze uzbierane kupuję nowe odmiany ziela. Ostatnio paliłem ziele o nazwie Stary Skurwiel. Była z dodatkiem paznokci troglodyty i moczu Ewy Woźniak. I mi teraz w uszach tłucze, a w nocy słyszę takie ja pierdolę. Co za zjeb. Zmierzasz do karczmy pod wezwaniem świętego Józefa.
Obowiązuje tu nakaz noszenia różańca na kutasie. Pijąc alkohol trzymamy kufel w lewej ręce, bo prawą trzeba masować falusa. Jak chcesz rzucić kogoś gównem, zajebać kogoś, spuścić się na kogoś albo podpalić karczmy, najpierw musisz poklepać się po dupie podśpiewując hymn Arabii Saudyjskiej i głaskając stopą prawe oko karczmarza. Aha, i najważniejsze, obowiązuje tu zakaz picia alkoholu. Dostępny jest tylko soczek truskawkowy, więc spierdalaj. Pojebało was, nie można się napić rumu? A takiego nie dostaniecie ode mnie złamanego grosza, bo i tak nie mam. Hech, żartowałem. Co to by była za karczma, w której nie można by było się porządnie napierdolić? Lol, aleś ty łatwowierny. Śmiechułem. Weź spierdalaj, pedofilu z Drynsztoka. No no, nie podrywaj mojego autorytetu. Już dawno awansowałem z drynsztokowego pedofila na portową dłupodajkę. Ależ zjeb. To ma być kurwa karczma? Widzę tu jednego nienajebanego w sztok człowieka. A myślałem, że to porządna speluna. A weź se skuj ryj, frajerze. Serwujemy tu najzaje kurwa bistrzy drinol w całym świecie. Mieszam spirytus z solonymi laczkami Mojżesza, dodaję trochę kupy lokomotywy Tomka i mieszam babą Jagą. Już po jednym kieliszku nie będziesz w stanie odróżnić własnego pindola od sznurowadeł. Jebie mnie to, chcę kupić trochę rumu. Niestety ostatnią beczkę rumu zajebali mi magowie ognia do tego swojego klasztoru. Niby kurwa takie świętoszki, a ostatnio widziałem, jak jeden z nich karmił ścierwojada, bo myślał, że to jego dziecko. Ło kurwa jego mać, muszę się dostać do klasztoru. W takim razie musisz porozmawiać z Karoliną Czarnecką, bo ostatnio tam była. Siedzi naćpana jak zwykle na dworze. Ej, to ty chciałaś się dostać do klasztoru? Tak kurwa, ale te chuje mnie ociulały z pytaniem. Powiem ci tylko, że jak spytają się o bogów, to odpowiedź Herakoka HLSD jest błędna. Ale wierzyłam w moc moich kochanych sproszkowanych przyjaciół. Przez ten występ stałam się gwiazdą YouTube'a i Facebooka. Dzieciaki płacą mi po 2 gramy koki za wejściówkę na koncert charytatywny pod tytułem Oddaj krew, być może twoja krew uratuje jakiegoś dilera. A jakie jeszcze pytania pamiętasz? Pytali się, w jakim stopniu mam usmolony odbyt, czy krępuje mnie sperma na mordzie, czy potrafię zrobić pajacyka z związanymi nogami i rękami, czy jestem w stanie poświęcić życie bogom na istnienie których nie ma żadnego dowodu i czy mnie już do reszty popierdoliło. Ło kurwa, zajebiście trudne te pytania. Musiałbym się poduczyć wiary w jakichś księgach. Polecam Kama Sutrę, Jak zostałem prostytutką, Atlas geograficzny, Panią domu oraz Popiół w gorzole, czy jakoś tak. No dobra, pójdę na targ kupić jakąś książkę. Kiedy przetnę ten pień, będę miał zajebisty galeon, a jak ja będę tak napierdalał non-stop w jedno miejsce, to już wkrótce zrobię potężny statek. Ja pierdolę, moi pracownicy to debile. Niech żyje król. Spierdalaj. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinnis. Skrytobójcy, wojna domowa, która zabija wasze rodziny, głód i nędza nie są zasadniczym problemem. Trzeba dorwać tego skurwiela, co zajebał marchewkę. Potrzebuję ksiąg religijnych. Mam tutaj Biblię ognia i żartowałem, dawaj mi panią domu. Że co? Gówno siwy śledziu, dawaj panią domu, widziałem tam zdjęcie Bibera, a to oznacza, że muszę tam nasrać. No to żeś się spóźnił, bo już podetrzyłem sobie tym zdjęciem pupkę. Teraz gazeta jest trójwymiarowa. Kupka nie chciała zejść, strasznie była lepka. Ale to przez te przeterminowane jagody, które wypadły mi z skarpet. W sumie nawet nie wiem, czy to były jagody. Zmieszałem to z przeterminowanym kefirem i dodałem ketchup. A chuj mnie, to i tak tam nasram. Dobra Tomasz. Tylko nie poodzieraj sobie odbyciku, bo kupka zaschnęła i jest twarda. Masz, dam ci tą księgę o bogach, jak już chciałeś.
Ło kurwa, ale mnie zupka pocisła. Z gazety nic nie zostało, ale swaliłem się na tego pedała. Dobra, to co tu pisze o bogach? Inos stworzył dziwki, a jak nie wierzysz, to wypierdalaj. Oto bardzo cenna informacja. Beliar to taki czarny, chop, co ryczał. Kurwa, ja pierdolę, ta ich wiara to jakieś gówno. A chuj, pójdę na spontana. Najwyżej zgłoszę nieprzygotowanie. Łow mordę, ale się zmęczyłem. I jeszcze schody? Kurwa, czuję się, jakbym wszedł na Golgotę. O, jakaś farma, wezmę se pierdolne na chwilę. Witaj, nieudolny gospodarzu, twoja farma jest chujowa. Zdrastwuj, tie towarzysz. Nasa forma być farma Mariszy. Ło kurwa, trafiłem na farmy Rosjan. A podobno Rosjanie to tylko wódkę piją. Nasza pić wódka bardzo dobra. Ale nasza kraj utrzymywać się ze sprzedaży marihuany. Dlatego Właduś być tak bogata. Zajebać Krym, bo podobno tam być duża plantacja i mieć tam fabrykę krokodyla. Nasza kraj chcieć stworzyć armię zombie i bawić się w Resident Evil. Ale tu pola marychy kontrolować zakon sandałów z klasztoru. Ło kurwa, z tych magów jest niezłe ziółko. Oni palić nasza ziele, towarzysz. Nie dziwuj ta się, nasza ziele być najlepsza. Zwierać odbyty, pała stać, ty widzieć zielone chochoły skakające po wodzie i śpiewać kozackie szlagiery. Masz palić jeden skręt, parzałse. Łow dupę, ale mam spięty odbyt. Znowu muszę wkładać serdelki, ale nie mam sraj taśmy, a lubię je potem jeść. A to co kurwa? Menel, alkohol, karczmasz, zapity menel, jeszcze więcej alkoholu, menel grający na ukulele i smród wymiocin. Tak, to wcale nie jest żadna karczma, tylko przedszkole dla niedorozwiniętych dzieci bawiących się jajcami w misie patysie i amse adamse. Witaj pani przedszkolanko, czy w zupie znowu były włosy tej kurwy z kuchni? Jeśli ty też chcesz pić na krechę, to wypierdalaj. Jestem bankrutem, a każdy z moich klientów pije na krechę. Jak tak dalej pójdzie, to szef mnie wypierdoli z roboty. A nie, to moja karczma. A chuj mnie to, dawaj rum, bo potrzebuję zakisić coś. Niestety moją karczmę napadł oddział magów sandałów z ojcem Rydzykiem na czele. Wypuścili zdziczałe dzieci i kościelnych z koszyczkami. Pozbierali nam wszystkim renty. Posłużyli się bambusowymi kijami i stworzyli megazorda. Zesłali na nas deszcz chochlików kornwalijskich, które powiesiły nas za jaja na lampie. Odeszli krzycząc, alleluja, pan zmartwychwstał. Jeśli się tam wybierasz, to ostrzegam. Ci heretycy wierzą w zieloną herbatę, ćpią co popadnie, macają się po genitaliach. Wiesz po co im te długie kije? Jeden z nich wkłada koniec jednego kija w pupkę, a drugi wkłada drugi koniec i tak go wpychają, aż zetkną się dupami. To złe miejsce, zła aura wypacza istoty. Co noc z klasztoru wybiega ktoś wrzeszcząc, ała moje dupsko. Każdy nowy musi stanąć na plecach, klaskać uszami i podgryzać chmurki jak żyrafa z reklamy i srać z kitlesami. Do jasnej cholery kurwa, Greg wysyła mnie na pewną śmierć. Mam do wyboru albo iść do klasztoru, gdzie magowie zmienią moją dupę w wielki kanion, albo wrócić do Grega bez rumu, gdzie piraci zrobią z mojej dupy wielki kanion. Dlatego wybieram, by udać się do chatki Puchatka. A chuj, idę do klasztoru. I Inos przemówił do wiecznego wędrowca, odłóż swe ziele, a wieczny wędrowiec powiedział, spierdalaj. Jesteś jednym z tych transwestytów w sukienkach? Jestem Batmanem. Czy przywiódł cię do mnie wielki kutas na niebie? Wiesz czemu moja baza jest taka biała? Domyślam się, bo strasznie cuchnie. Jestem kapłanem niebieskiego ścierwojada, hehe. Wkrótce jego słodka kupa spadnie z nieba i oczyści nasze dusze. Ty już więcej nie pal pajacu. Twoje bluźnierstwo obraża niebieskiego ścierwojada.
On mieszka razem z zielonym kapturkiem na Olimpie i patrzą na ciebie, grzeszniku. A spierdalam. Widzę trupy na dole i napis. Tak kończą ci, co przechodzą przez ten most. Zapraszamy. Informuje mnie, że to prawdopodobnie kryjówka przyjaźnie nastawionych terrorystów urządzających bankiety z maskotkami przy stole z herbatką, więc idę. Witaj, Pinokio. A gdzie jest Geppetto? Jestem gołodupcu z Krzywomordęgus. Makasta to kretynodźwierny obciągacz. Jeśli chcesz wejść, musisz odpowiedzieć na 3 pytania. No dobra. Pierwsze pytanie, czy jeśli jeden z naszych braci będzie się chciał sfajtolić na twoją mordę ciepłym klocem, to odmówisz? W takim wypadku nabiję dupka na pal i postawię w ogródku. A spierdalaj, ty tu nie wejdziesz. A weź mi i obciągnij zwiędły pręcie. Nie wiem, skąd znasz tajne hasło. Magowie zawsze to mówią, jak wchodzą. To mam to zrobić tutaj czy standardowo w krzakach? Możesz wziąć i zrobić sobie z nosa jetpacka łysolu. Otwieraj drzwi. Muszę ci to zrobić, każdemu to robię. Inaczej nie przejdziesz. Tylko mój siusiak jest tak poobgryzany, że pasuje do zamka. Kurwa, otwieraj albo oberżnę ci tego pindola. No już, dobra, otwieram. Kopaj dalej, braciszku, a już wkrótce stąd spierdolimy. Ćwiczcie swoje ręce i płynne ruchy, dzieci. Będą wam potrzebne. A ty co tu chcesz? Masz dla mnie nowe dzieci? Poczekaj, aż z tymi skończę, tylko pamiętaj, że mam standardy. Muszą mieć co najmniej 4 latka. Nie mam żadnych dzieci, kurwa, przyszedłem po rum. No to masz problem, bo go nie dostaniesz. Rum jest nam potrzebny do nacierania. Od niego pęcznieje tkanka gąbczasta i mamy pyty jak murzyny. Posłuchaj mnie, jestem piratem i pracuję dla Grega. Jeśli dowie się, że zajebaliście cały rum z wyspy, to wpadnie w szał. Zje swojego pupila, wielką śmierdzącą ostrygę i zmieni się w Transformersa, a wtedy świat utonie w jego moczu. Przyprowadzi na smyczy z Gretka, a on zapierdoli wam skarpetki. A wtedy będziecie musieli chodzić boso i będziecie mieć brudne stopy, a on specjalnie będzie wam srał pod nogi. I będziecie chodzić po kupce. O tak, tak właśnie zrobi. Nasz klasztor się nie podda. Mamy przymierze z rodzinką świnki Peppy i Muminkami. Mamy hasła do Twinties i Brothersa, zapas dzieci, wierzymy w moc kapuśniaku. Będziemy pierdzieć i utworzymy nad klasztorem toksyczną chmurę. Wiesz, że w Korinis otwarli nowe przedszkole? Biorę rum i spierdalam stąd. Ja pierdolę, ty pajacu, gdzieś ty był tak długo? Wysłałeś mnie przecież po beczkę rumu. Ty idioto, nie mówiłem, że masz iść po beczkę rumu, tylko zajęte. Mam sraczkę, durniu.